przemówienie za przemówieniem, proszę bardzo. Tak. Przemówienie za przemówieniem. Państwa aktualności dnia trwają. Kolejny temat. W południe rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie Sejmu. W pierwszym dniu zaplanowano pierwsze czytanie projektów ustaw wprowadzających reformy edukacji. Jak pamiętamy, zmieniających w strukturę szkół w Polsce, między innymi likwidujących gimnazja. Chodzi o projekty prawa oświatowego i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Już zgodnie z nimi w miejsca obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i 2-stopniowe szkoły branżowe. Mamy teraz połączenie z kiedyś byłym ministrem edukacji narodowej w rządzie koalicyjnym z roku 2007, panem Mirosławem Orzechowskim. Witamy serdecznie. Tak się składa, że ten temat żeśmy tutaj śledzili razem w czasie audycji aktualności dnia. Pan się wypowiadał również w programach telewizji Trwam i możemy powiedzieć, że dzisiaj ten ważny dzień. Jest decyzja, która zapadła. Teraz zajmuje się Sejm, potem Senat i potem wszystko przechodzi już na pracę samorządów. Jak pan ocenia właśnie ten moment dzisiaj, jaki to dzień? Czy można powiedzieć, że trzeba go zapisać już w historii edukacji Polski? Tak, trzeba już zapisać ten fakt, bo on oczywiście ustanawia ramy do zmian. Wiadomo, że ta legislacyjna droga jest potrzebna po to, żeby samorządy miały tytuł, po prostu krótko mówiąc, do podjęcia prac nad reorganizacją szkoły. I powtórzę to, co już mówiliśmy ojcze kiedyś wcześniej. Opinia publiczna chce dokonywania zmian w szkole. Szkoła Polska rzeczywiście obniżyła bardzo swoje loty, a rząd, każdy rząd, który obejmuje władzę i przyjmuje odpowiedzialność na siebie, bierze na siebie też oczywiście to zadanie. Do tej pory po prostu kolejne kadencje były przegadywane. Trzeba powiedzieć szczerze, że nic nie robiono z tym faktem, że jednak w gimnazjum jest ten moment, któremu Polska Szkoła nie potrafi sprostać. Mówiłem o momencie wychowawczym. Przede wszystkim to, ale także i w poziomie kształcenia. Tutaj pani minister zdecydowała cały urząd i rząd oczywiście, że te zmiany zostaną dokonane. I one po prostu otwierają nową kartę w dziejach szkoły polskiej. Trzeba będzie po prostu zobaczyć za jakiś czas, jak ten ruch zostanie wprowadzony w życie, jak ta reorganizacja to przyniesie. No nade wszystko, jak zaowocuje w szkole nowy program. Musi być poprawa programowa. To są powtarzane oczywiście polityczne argumenty, które mają tam stać się takim kijem podręcznym do uderzania. Powiedziałem, każdy rząd ma prawo dokonywać zmian, jakie uważa za stosowne, ale jedna rzecz musi być powiedziana. To nie znaczy, że za 4 lata będzie szło w drugą stronę. Nie. Próba, która została dokonana na organizmie szkoły zarządów pana Handkego, później pani Łybacka, bo to był jednak pewien proces, się po prostu nie powiodła. No więc teraz musi przyjść moment, w którym otworzona zostanie nowa karta i ona później będzie dokładnie przeczytana, przeanalizowana, poznane jej skutki. Wierzę, że będą to skutki dobre dla szkoły. Proszę wybaczyć, to powiem, ponieważ trudno jest już coś więcej zepsuć. Ponad to, co zostało przez te ostatnie lata zepsute. Szkoła to miejsce dla dzieci, kształcenia dzieci, wychowywania dzieci, wspierania rodzin, przekazywania tożsamości polskiej, kultury, przemawiania językiem polskim, nie tylko w sensie przedmiotu języka polskiego, ale także rozumienia polskości, rozumienia kultury i wnoszenia nowego wkładu. Tego oczekujemy od polskiej szkoły, bo to jest konstytucyjny obowiązek państwa i wierzę, że tak się stanie teraz po tych zmianach. No właśnie, dla rzetelności też powiedzmy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego
organizacja dosyć aktywna i także opozycja są przeciwnikami tej reformy. Tam zapowiadają manifestacje. Ja tylko się pytam, jak jest też przecież część nauczycieli, którzy popierają te zmiany. Nie taka mała, nie zapominajmy. Więc tutaj, żeby też nie dać się zagłuszyć, bo dosyć głośno pan Broniarz się tam wypowiada i tutaj jest wielkim obrońcą, że tak powiem, systemu, nie wiem, starego, czy w ogóle... Trzeba trochę przymrużyć oczy przy tym, ponieważ ten sam pan Broniarz i to samo ZNB protestowało, kiedy wprowadzano winę burzliwie. Z tego, ja nie powiem, że to jest etatowa funkcja protestującego, ale tendencje, które są wśród głównie protestujących, starają się tak nakierować profil tego problemu, żeby wychodziło, że szkoła to jest miejsce pracy nauczycieli, a szkoła to jest miejsce nauczania dzieci. Z drugiej strony trzeba nam zobaczyć. To jest istotą i to jest celem każdego kierującego edukacją społeczną. Tak, podobnie, tak musi być. Podobnie jak szpitale. Nie są miejscem pracy lekarzy, tylko miejscem zdrowienia chorych pacjentów. Otóż właśnie dokładnie to. I jeżeli sobie to zdamy sprawę z tego, to dalej już pójdzie. Ja przypomnę tak na porządku tylko, że pierwszą ustawą stanu wojennego była karta nauczyciela. No więc oczywiście nauczycielom trzeba pomagać, to jest służebna praca, to jest funkcja, która ma zadanie misyjne. Tak, to wszystko zgoda, natomiast istotą, powtórzę, jest doskonalenie serc i postaw naszych dzieci, naszych wnuków, a nie myślenie tylko i wyłącznie w kategoriach interesów nauczycielskich. To zawsze źle wypada, bo muszę powtórzyć raz jeszcze, że nie myślę o tym, żeby coś odebrać nauczycielom, a dać dzieciom. Nie, musi to być równowaga pewna. Natomiast polityczna gra rozgrywa się wokół tego. Wiadomo, to są emocje, to są sprawy bytowe i tak dalej, i tak dalej. Ta reorganizacja, która się będzie dokonywać, wierzę w zapewnienia pani minister, nie przyniesie, bo to policzono, żadnych zwolnień. Zresztą to samorządy będą musiały poradzić z problemem, a przecież są już i teraz łączone klasy. To za długa sprawa, żeby ją teraz szczegółowo omawiać. Na nowo wałkować, czy co? Tak. Natomiast na pewno to jest bardzo... Bycie nauczycielem jest powołaniem, tak trzeba powiedzieć szczerze. I to jest bardzo też ważne powołanie, ważny zawód, bo kształtuje myślenie dzieci, potem młodzieży. Popatrzmy, że w rękach edukacji jest prawie 10 godzin każdego dnia poświęcone prawda dziecku, człowiekowi. Że te kilka godzin nie jest tylko w domu z rodzicami, bo on snu nie liczy. Więc tutaj zamysł też władz komunistycznych był też specyficzny, żeby właśnie mieć wpływ na świadomość. Bo to, można powiedzieć, bardzo można tutaj od początku to dziecko człowieka ukształtować, prawda? Też myślowo. Wtedy myślano, jak zrobić, żeby wyrwać dziecko z domu. Spod, można powiedzieć, rodzinnego świętego obrazu, który wisi na ścianie. I wpajać, zbijać w kuchni nowe prawdy, czy znaczy nowe zapotrzebowania. Oczywiście żyjemy w czasach, które w jakiś sposób można porównywać z tamtymi, które odeszły, bo przyszły nowe zagrożenia, nowe tendencje, nowe frustracje i nowe nadzieje. Oczywiście szkoła musi pokazać dziecku mistrza, jakim musi być właśnie nauczyciel, który się oddaje kształceniu dzieci i jego wychowywaniu, pielęgnowaniu tego piękna, które dziecko samo przynosi, niewinności, czystości, naiwności, także pięknej, świętej naiwności, po to, żeby dziecko brało w przyszłości przykład nauczyciela, żeby się miał do tego odwołać. I popatrzmy, jaki to jest też sens, na przykład szkoła podstawowa 8-letnia. Mamy te 3 lata, prawda, pierwsze propedeutyczne i potem przez 5 lat jest też jeden wychowawca, prawda? Tak, oczywiście, bo... Ja jestem wychowankiem 8-klasowej szkoły podstawowej i nie dlatego popieram, ale wiem, że te emocje, które towarzyszą dziecku
wieku, w czasie jego zarastania, pozostają na całe życie. I myślę sobie, że jak najmniej zmian, jak najmniej takich nagłych zwrotów jest tylko wyjdzie z korzyścią dla dziecka, bo ono po prostu tak nie widział większość tego swojego młodego życia czynnego, oczywiście poza snem tam, ze swoimi bytowymi, jest na szkole, a więc tam musi mieć poczucie, że jest u siebie, że jest bezpieczniejszy, że tutaj jest wiedza, że tutaj jest dobra pani nauczyciel, dobry pan profesor, że tutaj wszyscy czekają z otwartymi ramionami na dziecko, a dziecko nie może stać się świadkiem, no właśnie, polityczny eksces. To nie jest absolutnie miejsce do szkoły. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za komentarz do tej daty ważnej i do tych wydarzeń, które... Dziękuję, pozdrawiam z panem Bogiem. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Pan minister Mirosław Orzechowski był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Wyjaśnił, że uchyla ona przepisy ustawy uchwalonej 22 lipca tego roku, poseł powiedział, że nowy projekt wprowadza też przepisy dotyczące wyboru kandydatów na prezesa powiatu. A zgodnie z regulaminem też, gdy w przypadku niedokonania tego wyboru zawodowego, wprowadzić instytucje dostosowujące komisarzy wykonujący do obowiązków prezesa powiatu. Mówię, że dr. Wydawca się w sądzie Trybunału o najwyższym stawie sądowym. Następna, którą chcemy omówić, może ona nie jest tak ważna, jeśli chodzi o życie społeczne, gospodarcze, polityczne w Polsce, chociaż jest to wydarzenie dosyć znamienne. Gabinet Cieni PO Platformy zbiera się dzisiaj na pierwszym merytorycznym, jak tutaj jest określone, posiedzeniu. Tematami spotkania mają być m.in. plany rządu pani Beaty Szydło dotyczące zmian w kwocie wolnej od podatku, także plany resortu zdrowia, utworzenie sieci szpitali, no i spotkanie ma się odbyć. Przypomnijmy, ten gabinet cieni premierem jest Grzegorz Schetyna, dwóch wicepremierów to Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak oraz 21 ministrów i ich zastępców. No właśnie, pytamy się, czy to gabinet cieni, czy jakieś duchy przeszłości się zbierają i no, jak to ocenić w kontekście tego, co się dzieje w naszej Polsce, naszej ojczyźnie. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Rafałem Brodą, który jest znany już państwu komentatorem wydarzeń politycznych, społecznych. Baczne tutaj jego komentarze zawsze sobie cenimy. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie. Cześć Boże. Cześć Boże. No jak właśnie widzi pan ten gabinet cieni? Jak go ocenić? Drogi ojcze, no bardzo dobrze, że te aktualności dzisiejsze rozpoczęły się od właśnie kolejnego wspaniałego przemówienia pana prezydenta, bo w zasadzie to wszystkie wystąpienia, choćby wziąć tylko wystąpienia samego pana prezydenta, pokazują, że naprawdę żyjemy w innej Polsce, jest zupełnie inna atmosfera. I ja może zacznę, żeby zarysować w ogóle kontekst. Rozpocznę od przypomnienia dla mnie osobiście no, niezwykle ważnych słów trafiających w sedno pani dr Wandy Półtawskiej w momencie, kiedy odbierała na rocznicę Konstytucji 3 maja odbierała order Orła Białego z rąk prezydenta. I na ręce prezydenta złożyła wtedy podziękowania, i tu już cytuję, za dzisiejszy dzień, bo wreszcie mam poczucie, że jestem w Polsce wśród ludzi, którzy rozumieją, co to słowo znaczy. I dalej kontynuowała. Długo czekaliśmy na to. Miałam serię frustracyjnych reakcji, jak z Ravensbrück wróciłam w gruncie rzeczy do następnej niewoli. I dopiero dzięki temu, co tu, teraz mam poczucie, że jednak dożyłam tego, o co chodziło w całym moim życiu i życiu mojego pokolenia. To są bardzo ważne słowa, które to jakby
no, podsumowują, mimo że dopiero mamy początek tych przemian, podsumowują, że naprawdę dzieje się w Polsce wiele rzeczy bardzo dobrych. Najważniejsze w tym wszystkim jest chyba to rosnące zaufanie, że ludzie, którzy nami rządzą, naprawdę stawiają interes Polski, interes narodu na pierwszym miejscu. No i